Słyszycie? Jest kolejny dźwięk, a powinno być pół tonu niżej. Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj z mojego warsztatu. Warsztat jak warsztat, nie jest to najpiękniejsze miejsce na świecie, ale jest to miejsce, w którym naprawdę można zrobić wiele fajnych rzeczy. Mianowicie na przykład naprawiać bądź budować instrumenty i do tego służy właśnie mój warsztat. Moi drodzy, pasja do gitary łączy się u mnie od 20 ponad 5 lat z lutnicą. Oczywiście na gitarze gram o wiele dłużej, lecz lutnictwem zacząłem interesować się nawet wcześniej, w wieku jakichś 15 lat, więc to już, kurczę, ale ten czas leci. Mało istotne, bardzo, bardzo długo to trwa. Zbudowałem przez ten czas wiele instrumentów, wiele naprawiłem, wymieniłem progi naprawdę nie w dziesiątkach, tylko w setkach gitar, także mam pewne doświadczenie i postanowiłem raz na jakiś czas podzielić się z Wami tym doświadczeniem. Dlaczego? Dlatego, że są sytuacje, w których w bardzo prosty sposób możemy naprawić proste usterki, sami nie jeżdżąc akurat do lutnika. Dzisiaj dotknę tematu zapadniętego progu, czyli miejsca, w którym po przyciśnięciu struny będzie Wam gasła. Jeżeli to jest pojedyncze miejsce, bądź są to dwa różne miejsca, jesteśmy w stanie to skorygować. Dziś zajmiemy się właśnie tym problemem zapadniętego progu przy krawędzi podstrunicy, czyli na strunie, na skrajnych strunach, bo jeżeli sytuacja będzie dotyczyła jakiegoś miejsca na środku progu, wtedy będzie to zupełnie inny temat i też tego tematu dotknę. Moi drodzy, częsta przypadłość. Gitara nagle traci nam sound gdzieś po naciśnięciu w jakimś odpowiednim miejscu, czyli albo próg jest za głęboko, albo próg jest już dojechany. W bardzo prosty sposób można to zweryfikować. Tutaj może być jeszcze czynnikiem to, że kolejny próg po nim jest wyżej, czyli na przykład może być idealnie, progi mogą być idealnie nabite, ale jeden jest delikatnie wyżej. Wiele sytuacji ma na to wpływ. Czasami w fabryce już są te progi niedobite, nie oszukujmy się, czasem tak bywa. Czasami po rozsychaniu się drewna dzieje się to samo, a czasami po prostu uderzymy gdzieś, czyli uraz techniczny, mechaniczny sprawia, że ten próg gdzieś się zapadł. Dlatego dzisiaj na tym się skupię, nie na tym wystającym progu, bo na to jest inny pomysł, jak z tym zawalczyć, też Wam to pokażę, ale dzisiaj ten próg zapadający. Najważniejsze, nie możecie się bać tego, co będziecie robić. Będziecie potrzebować do tego zabiegu nożyk do tapet, ewentualnie wkład do noża, który jest nożem do krojenia wykładzin czy czegoś takiego, bardzo ostrego narzędzia. Znajdziecie jakiś nożyk do tapet, to wszędzie chyba, nawet w każdym sklepie, czy papierniczym, czy budowlanym, bez problemu sobie z tym poradzicie. A dwa, że będziecie potrzebować kartę kredytową, tak, i nie żeby zapłacić tym razem komuś, tylko wykorzystać ją w zupełnie innym, szczytnym celu. Oraz będziecie potrzebować klej, jeżeli będzie taka konieczność, ale warto go mieć, klej cyjanopanowy, czyli taki najprostszą tupeczkę, najtańszego kleju, szybko schnącego ze sklepu, również budowlanego. Taki klej pewnie kosztuje ze złoty 50 zł, najtańszy jaki można kupić, może dwa, ale warto taką tupeczkę mieć. Jak będę już robił, cały proces Wam prezentował, to wtedy Wam powiem, jak użyć tego kleju, jeżeli będzie to konieczność taka w tym temacie. I ważna rzecz, przyda Wam się jeszcze pilnik do paznokci, taki pilniczek od żony, najlepiej z tych takich ostrych, szczupkiem i tak dalej, ale jeżeli takiego nie posiadacie, to ten taki piankowy również zadziała, od żony czy od dziewczyny, bo ja już patrzę z perspektywy starego chłopa. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Będę starał się przedstawiać Wam dużo ciekawsze rzeczy i bardziej trudne. Może jak będę robił szlify progów, to pokażę Wam cały proces, jak to wygląda. Może być to ciekawe. Ogólnie, jeżeli takich progów brzęczących gdzieś tam macie sporo, to od razu polecam Wam zrobić szlif progów, czyli jechać w tym momencie do lutnika, bo jeżeli nie macie doświadczenia, to lepiej na swoich gitarach tego nie próbować. Lepiej na jakichś starych paździerzach się tego uczyć. Ale dlatego lepiej pojechać wtedy do lutnika, ponieważ dobijecie te progi, zrobicie pełną korektę i wszystkie będą idealnej wysokości, więc będzie możliwość fajnej akcji strun i na pewno będziecie bardziej zadowoleni. Ale jeżeli, tak jak mówię, macie wygodny instrument, zrobiliście wszystkie możliwe regulacje, dalej Wam brzęczy
jeden próg, nawet brzęczy, nie tylko, że nie słychać dźwięku, ale brzęczy, to możecie spróbować tego sposobu, który zaprezentuję Wam dziś. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a teraz przechodzimy do tematu głównego. Cześć! W większości przypadków sytuacja z brzęczącą struną jest w momencie, kiedy jeden próg jest za wysoko, bądź jeden jest zapadnięty niżej niż reszta. Mówię tutaj o tych skrajnych sytuacjach, czyli przy rancie podstrunnicy z jednej bądź z drugiej strony, bo kiedy taka sytuacja dzieje się wewnątrz, no to już zabieg będzie zdecydowanie mocniejszy. Tak jak wspomniałem wcześniej, zdecydowanie bardziej preferuję zrobienie wtedy całego szlifu progu, wtedy można je dobić i tak dalej, ale jeżeli taka sytuacja nastąpiła albo mamy tylko w jednym miejscu takie brzęczenie, nie musimy przecież robić całego szlifu progów czy tam w dwóch miejscach różnych, można sobie z tym poradzić. Jak zweryfikować, czy próg jest zapadnięty czy wystający? Wystarczy karta kredytowa, jeżeli macie w domu. Ja tu nie wykorzystam karty kredytowej, tylko taką jakąś pseudomiarkę, ale jest idealnie równa, bo sprawdzałem sobie tutaj na linijce i wszystko działa. Dlatego, że karta kredytowa ma krótszy bok i dłuższy i będziecie mogli zweryfikować, czy coś się tam buja, czy nie. Ewentualnie, jeżeli macie jakąś starą, to można ją jeszcze przyciąć, żeby został tylko taki na przykład fragment w tym miejscu. Mówię tu o domowych sposobach. Będziecie mieć jeszcze mniejsze pole, tak żeby na przykład łapał tylko trzy ostatnie progi. Czyli z jednej macie przez większą ilość progów, tak żebyście widzieli. A jeżeli mielibyście krótszą część, to wtedy możecie trzy progi obok siebie. Jeżeli przyłożycie idealnie prostopadle i to się będzie bujało na którymś progu, to będziecie widzieć, tu się buja. Ale buja się dlatego, że ten próg trzeci od końca jest zapadnięty. Zobaczcie, buja mi się. Buja mi się karta. Jeżeli przełożę już na cztery progi, czyli próg za tym trzecim, to okazuje się, że jest stabilnie. Czyli tak naprawdę tylko ten jeden jest zapadnięty. I co? Jeżeli zagram... Słyszycie? Jest kolejny dźwięk, a powinno być pół tonu niżej. Dobrze. Wystarczy nam nożyk do tapet, ewentualnie taki nożyk jakiś, który służy do cięcia wykładziny bądź innych rzeczy. Oczywiście chodzi o sam wkład w tym momencie. Wygląda to następująco. O, zobaczcie sobie. Taki nożyk, to kosztuje grosze. Można kupić pojedynczy albo normalny nożyk do tapet w tej formie takiej, jakiej znacie. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie musicie się niczego obawiać. Trzeci próg. Przy krawędzi podstrunnicy próbujemy lekko wcisnąć ten nasz nożyk pod próg. Widzicie? Ja go lekko wcisnąłem. Jest. Teraz zrobię patent, zobaczę, czy z nożykiem się uda. Zobaczcie, już mam zweryfikowane. Wyciągnę ten nożyk. Wszystko działa. Czad. Jeżeli wszystko działa, to sprawdzam teraz, czy nie wystaje mi chropowato. I teraz tak, jeżeli wystaje, to zaraz Wam powiem, co zrobić. Ogólnie przyjmuje się, że jeżeli włożycie tylko troszeczkę tego tam nożyka i delikatnie tylko nagniecie ten próg, to w tym momencie nie będziecie musieli nic tam więcej robić. Zostawicie to tak i pasuje. Ale jeżeli, bo to w tym drewnie się ułoży, ale jeżeli chcecie mieć pewność stuprocentową, to potrzebujecie klej cyjanopanowy. Najlepiej, ja tu mam akurat taką dużą butelkę, ale najlepiej ten mały taki, który kupicie, taki a la kropelka czy cokolwiek mniej, tylko nie od razu dziubać tym tutaj, bo na bank ubrudzicie całą gitarę i ręce. Najlepiej na kawałek jakiegoś plasticzku, czegoś tam, karteczki, nalać kropelkę i końcówką struny dotknąć tak, żeby wpłynęła ta minimalna kropelka pod spód. Jeżeli to ubrudzicie, nie musicie się martwić, zawsze to wyczyścicie, ten klej, nożyczkiem delikatnie skrobiąc. Ale jeżeli wystaje Wam tu jakiś element, to warto tu zabezpieczyć gitarę. I teraz tak, pokazywałem Wam, jak pozbyć się już progów tych wystających. Jest to kilka filmów wcześniej, kilkadziesiąt pewnie,
albo kilkaset filmów wcześniej. Natomiast jeżeli byście chcieli zrobić sobie pilnik do progów, który nie będzie kosztował Was majątku do obrabiania tych rantów, to pokażę Wam, jak to zrobić. Wystarczy bardzo prosty element, na który przyłożycie papier ścierny 220 i tą krawędzią spiłujecie ją na tym papierze, żeby była idealnie gładka. W tym momencie nie będziecie mieć możliwości zrobienia zadziorów. I teraz tak, tu mam wystający efekt. Powiedzmy, że już przykleiłem ten próg. To teraz zrobię dwa z jednej. Wiem, że robię to na strunach, ale właśnie muszę to zrobić na strunach, żeby z założonymi strunami, żebyśmy mogli sprawdzić, czy to działa. Ok. No i jest rewelacja. Tu już nie będę miał problemu z tym progiem. Wszystko gra i buczy. Sprawdzamy. I jeszcze ważna rzecz. Co jeżeli podnieśliście za wysoko? Czyli ten próg, teraz on powoduje, że ten kolejny jest walnięty i nie wybrzmiewa. Możecie zrobić to następująco. Nic się nie bać. Wziąć jakieś narzędzie, którym będziecie mogli ten próg znowu docisnąć głębiej i powtórzycie czynność. Ewentualnie twarda ta karta kredytowa i dociśniecie ten próg po całości razem, tak żeby on wyrównał do tych progów, które są. Pobawcie się trochę, to nie jest żadne czary mary, nie trzeba się tego obawiać, no tu jest idealnie teraz. Nie trzeba się tego obawiać, wszystko działa, ja tą gitarkę na pewno podkleję za chwilę, ale nie teraz, bo nie będę tu się teraz bawił i nakręcał półgodzinnego filmu, jak kleję próg, jak go tam szlifuję i tak dalej. Chciałem Wam tylko pokazać, jak w prosty sposób to zrobić, czyli nożyk do tapet, czy jakiś taki ostry, delikatnie pod krawędź podkładamy i próbujemy wcisnąć go, możecie po kawałeczku, jeżeli wejdzie go tylko troszkę, to sprawdźcie, bo może już wystarczy. Wyciągnijcie i sprawdźcie. Jeżeli za mało, to do góry. Zasada jest taka, lepiej zawsze pomału i korygować małymi ruchami, to dotyczy siodełek, wszystkiego, co dotyczy gitary, niż od razu przegwałcić, że tak powiem, tą sytuację, żeby coś tam było więcej, bo później musicie to naprawiać, czyli znowu puknąć i tak dalej. Z tym Was zostawiam. Taki pilniczek to kupicie w każdym, sklepie budowlanym. Pamiętajcie, żeby on był drobny tutaj i żeby też nie był taki, że jest tak jakby kruszonką taką posypany, tylko musi być płaski. Tu jest pilnik jakiś, nie pamiętam co to, jakaś pewnie toja. I ten pilnik zrobił już tyle gitar, że to jest niepojęte. Oczywiście, jeżeli macie pieniądze, możecie zainwestować sobie w taki pilnik do koronowania tutaj tej części robienia tych progów, wykańczania główek, żeby się nic nie działo. Dwa ruchy w jedną, dwa w drugą, bez mocnego dociskania. Tylko tak lekko, że niech pilnik sam prowadzi się i tyle. Tyle w temacie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i pamiętajcie, nie bójcie się dotykać instrumentu i wszystko będzie git.